Polsce na pewno chrupek, a w Norwegii po prostu Paweł. Atut na pewno uderzenie lewą nogą, a wada gra w obronie, ale pracuje na tym. Mam dobry kontakt z większością zawodników, tak jak już każdy mówił, ale najdłużej znam się z Kubą Szymańskim i z nim mam dobry kontakt. Wisła Płock, a w dzieciństwie Bayern Monachium. Cristiano Ronaldo, z którym myślę, że w Rosenborgu Markus Henriksen albo w Wiśle Płock na pewno Rafał Wolski, Kuba Rzeźniczak, a przeciwko, nie wiem, szczerze, nie wiem. Staram się po prostu wyluzować, słuchać jakiejś muzyki i dobrze się przygotować przed wyjściem na murawę, czyli na siłowni porobić ćwiczenia. Najlepiej wspominam mecz w Rosenborgu, jak wszedłem z ławki na 6 minut i strzeliłem bramkę rzutu wolnego przy 13 tysiącach kibiców. Było super. A najgorzej, staram się nie myśleć o tych złych momentach, tylko analizować od razu po i zapominać. Ale najgorzej chyba mecz przeciwko Miedzi Legnica. W zeszłym sezonie, jak wszedłem z ławki i kompletnie nic nie zrobiłem. Przegraliśmy ten mecz. Ekonomistą. Do trenowania na pewno tenis i do oglądania też tenis, koszykówka, sporadycznie, ale też koszykówka. Granie w tenisa, na pewno jakiś spacer, czytam też książkę i granie w gry z kolegami też może. Nie oglądam zbyt wiele seriali ostatnio, ale trzy ostatnie oglądałem na pewno. Top Boy na Netflixie, Dom z papieru i parę odcinków Witchera też oglądałem. Dużo tego jest, bo mieszkam sam, ale jakbym miał wybrać coś jednego, to makaron z kurczakiem w sosie z brokułów. Byłoby tak pod wszystkich Kizo Taxi. Granie w piłkę nożną, ale jeszcze to pokażę. Nie mam poza tym nic innego. Miałem pożyczone Audi A3, a obecnie mam Kia Sportage też pożyczone, nie mam jeszcze własnego. Po karierze na pewno chciałbym najpierw podróżować, żeby zobaczyć ogólnie, jak to jest na świecie. A jakbym miał zamieszkać w jednym miejscu, trochę w Polsce i trochę w Norwegii. Trochę zaoszczędziłem i resztę wydałem na ubrania i na życie codzienne. Cristiano Ronaldo albo Mbappe, żeby zobaczyć, jak to jest już. Bo Ronaldo już gra w Arabii Saudyjskiej, tak bliżej europejskiego futbolu. Piękna gra i top 4, ale nie można. Nie, top 4 na pewno.